Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Słuchajcie, ostatnio trafiłem w internecie na taki krótki kwestionariusz i pomyślałem, że zrobimy z lekcję, bo tu są ciekawe zwroty. Pewna firma chciała sprawdzić poziom zadowolenia ze swoich usług wśród swoich klientów i zadano takie pytanie. To what extent are you satisfied with our service? Bardzo ciekawe pytanie z ciekawymi zwrotami. To what extent? W jakim stopniu? Ale oni powiedzą do jakiego stopnia? Jakiego? Uwaga, what to nie tylko co, ale też jaki. What color to jaki kolor? Kolor. To what extent? Do jakiego stopnia? Czyli extent to jest stopień i to jest synonim do degree. Z tym, że degree jest słowem bardziej formalnym. Czyli to what extent are you, bo mam pytanie, czyli inwersja, are you satisfied? Dlaczego jest ed? Bo mamy stronę bierną, mamy imię słów bierny, ny, na, ne, ty, ta, te. Usatysfakcjonowany, zadowolony i to satisfy się łączy with, czyli are you satisfied with z naszą obsługą, z naszym serwisem, usługami i tak dalej. I zobaczcie, jakie dali potencjalne odpowiedzi. Odpowiedź A, czyli najsłabsza, not at all, w ogóle. Czyli ten klient, który jest kompletnie niezadowolony, wybierze tę odpowiedź, not at all, w ogóle. Odpowiedź B, to a small extent, czyli do małego stopnia jest zadowolony. I to można by podmienić na a little, czyli troszeczkę jestem zadowolony. Następnie to a moderate extent, w umiarkowanym stopniu, moderate, umiarkowany, średni. I to można by podmienić na moderately, czyli w sposób umiarkowany. Zauważcie, że cały czas jest to to. To jest dokładnie to samo, co to w pytaniu, bo oni powiedzą do jakiego stopnia, tak? Czyli do małego stopnia, do umiarkowanego stopnia jestem zadowolony. Przedostatnia odpowiedź, to a great extent, czyli w dużym stopniu. I tu można by powiedzieć, że jestem zadowolony a lot. I najmocniejsza odpowiedź, to a very great extent. I tu to można by podmienić na completely. Czyli z tej lekcji polecę Wam właśnie zwrot extent. On jest często używany w języku codziennym. Na przykład jest jakaś dyskusja i komuś mówię, że zgadzam się z Tobą w pewnym stopniu i śmiało możecie użyć tego zwrotu I agree with you to some extent. Dzięki.